Ważny moment dla mieszkańców Zielonej Góry. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta w sprawie zabezpieczenia w wieloletniej prognozie finansowej miasta pieniędzy na wkład własny przy budowie południowej obwodnicy Zielonej Góry. Cały ruch tranzytowy koncentruje się w mieście. Sesja rozpoczęła się od wystąpienia prezydenta Zielonej Góry. Janusz Kubicki, spokojny i merytoryczny, ze szczegółową prezentacją przypomniał, jak przez lata zmieniła się siatka dróg w mieście, jak wyprowadzano ruch z centrum Zielonej Góry i jak w przyszłości może zakorkować się miasto i trasa północna, gdy już dziś nie pomyślimy o nowej, tak zwanej trasie południowej. To jest ponad 13 km nowej drogi, która jest miastu potrzebna, bo Zielona Góra powoli zaczyna się korkować. Po wystąpieniu Kubickiego rozpoczęła się faza pytań. Radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Tomasz Nesterowicz z SLD pytali prezydenta m.in. o zasadność budowania obwodnicy, o jej szczegółowy przebieg i o to, czy przy nowej trasie pojawią się tereny inwestycyjne. Dokumentacja, która trafiła do ministerstw w celu uzyskania dotacji, zawierała informację, że te tereny właśnie dzięki tej drodze przyległe mają być ożywione. No, te wszystkie elementy powodują, że rzeczywiście jest takie uczucie dysonansu informacyjnego. Kubicki odpowiadał, był stanowczy. Wszystkie odpowiedzi prezydenta wyczerpywały też wątki, o które kilka godzin wcześniej na specjalnej konferencji pytali przeciwnicy planowanej przez miasto inwestycji. Rano w ratuszu Maciej Porębski apelował, by nie przecinać Lasu Piastowskiego drogą, ponieważ odbywają się tam wydarzenia sportowe. Jego atrakcyjność polega na tym, że on jest duży i nie jest to cały czas jakby teren zurbanizowany, pocięty różnymi drogami i różną infrastrukturą. Janusz Kubicki zapewniał, że planując tak ważną drogę, eksperci wytyczający jej przebieg wzięli pod uwagę zarówno walory ekologiczne, jak i to, że odbywają się tam ważne wydarzenia sportowe. Szukaliśmy optymalnego rozwiązania przebiegu tej trasy tak, aby uchronić wzgórza piastowskie, i to się udało, aby ochronić wszystkie tereny cenne przyrodniczo, i to też się udało. Przed nadzwyczajną sesją Joanna Lidany, przeciwniczka budowy obwodnicy przecinającej las, podważała także zasadność konsultacji społecznych, w których mieszkańcy wypowiadali się na temat inwestycji. My doskonale znamy wyniki konsultacji i one wyraźnie wskazują, że wszyscy biorący w nich udział byli przeciwko obwodnicy. Prezydent podkreślał, że w tym konkretnym przypadku udało się osiągnąć kompromis. Trasę południową odsunięto od Ochli oraz od Jędrzychowa. Nowa droga nie będzie utrudniać życia mieszkańcom. Znaleźć kompromis wśród mieszkańców Ochli i Jędrzychowa, i to też się udało. W trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta po fazie pytań radni mieli przejść do dyskusji. Ta w głosowaniu została pominięta. Kolejnym z punktów było głosowanie nad zmianą w wieloletnim planie finansowym Zielonej Góry. 15 radnych za, Tomasz Nesterowicz przeciw. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie głosował. Prosiliśmy o dyskusję, rozmowę na temat, czy budować tą drogę, czy nie. Natomiast pierwszy głos ze strony radnych Zielona Razem, czyli prezydenta Kubickiego, dotyczył zamknięcia dyskusji. Przewodniczący Rady Miasta Adam Urbaniak z Platformy Obywatelskiej jeszcze raz stanowczo podkreślił, że trasa południowa to konieczność, że w Zielonej Górze mówi się o niej od lat i że bez tego rozwiązania drogowego Zielona Góra w przyszłości będzie mieć problem. Odkąd pamiętam, to sprawa domknięcia tak zwanego zielonogórskiego ringu była traktowana jako priorytet komunikacyjny. Potwierdzają to analizy fachowców, ekspertów, którzy podkreślają, że byłaby to inwestycja z punktu widzenia komunikacji w naszym mieście wartościowa. Po głosowaniu prezydent miasta przedstawił dalsze kroki związane z przygotowaniem do tej inwestycji. Dzisiejsza decyzja Rady pozwoli miastu startować w konkursach o unijne dofinansowanie dla tej inwestycji, a przypominamy, jej koszt to ponad 150 milionów złotych. To ważne, aby zrealizować ją za pieniądze zewnętrzne. Pierwszy krok w staraniach o budowę tej drogi został wykonany. No teraz trzeba walczyć o to, żeby Unia Europejska dała nam na to środki. Czy trasa południowa doczeka się realizacji, to przesądzą wyniki konkursu. Kiedy powstanie nowa droga? Zdaniem magistratu najwcześniej w 2020 roku.